17 lutego, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Opady deszczu, silny wiatr oraz wyładowania atmosferyczne. Tak wyglądał poranek w powiecie bełchatowskim. Gwałtowne podmuchy wiatru łamały drzewa i uszkodziły dach na budynku gospodarczym. W związku z niebezpieczną pogodą strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. W powiecie bełchatowskim burza troszeczkę oszczędziła nasz powiat. Odnotowaliśmy kilkanaście zdarzeń. Wszystko zaczęło się burzą o godzinie 6 rano. Z większych zdarzeń odnotowaliśmy właśnie uszkodzony dach w miejscowości Wadlew na budynku gospodarczym. A poza tym to były przede wszystkim drzewa. Przechylił się blaszak na ulicy Okrzei na samochód osobowy. Garaż taki blaszany, a poza tym to linie energetyczne i drzewa. Najwięcej to właśnie mamy tutaj na gminę, od Bełchatowa na gminę Wadlew tak przechodzi, na drużbicę gminy do Wadlewa. Tutaj w tym kierunku tutaj było tak najwięcej zdarzeń. Bo jak spływają czasami te zdarzenia, to później jeszcze one są grupowane, bo to są czasami dwa zdarzenia przez kilka osób. Znaczy to samo zdarzenie przez kilka osób może być zgłoszone i do nas wchodzą formatki, że to są trzy różne mogą być, a po dojeździe na miejsce okazuje się, że to jedno. Okres zimowych infekcji niestety sprzyja nadużywaniu antybiotyków. Warto jednak pamiętać, kiedy je stosować, a w jakich przypadkach są one zbędne. O antybiotykooporności mówi Anna Leder z Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Dziś poruszamy ważny temat, antybiotykooporność. Okres zimowych infekcji niestety sprzyja nadużywaniu antybiotyków. Czasami gorączkę, przeziębienie, ból gardła albo grypę samodzielnie próbujemy leczyć antybiotykiem. To duży błąd. W infekcjach wirusowych leczenie antybiotykami nie ma sensu, ponieważ nie działają na wirusy i nie leczą chorób, które wywołują wirusy. Antybiotykiem nie leczymy ani przeziębienia, ani grypy. Nawet bardzo złe samopoczucie i wysoka gorączka nie są żadnym uzasadnieniem do sięgania po antybiotyk. Antybiotykooporność to właśnie oporność bakterii na bakteriobójcze i bakteriostatyczne działanie antybiotyków. To zdolność bakterii do tego, żeby przeciwstawiać się działaniu antybiotyków. Naszymi nierozsądnymi działaniami możemy także pogłębiać taką antybiotykooporność i doprowadzić do tego, że antybiotyki nie będą mogły zwalczać żadnych groźnych chorób. Możemy sami przeciwdziałać antybiotykoodporności, na przykład poprzez stosowanie antybiotyków jedynie w sytuacjach wtedy, kiedy są przepisane przez lekarza. Powinniśmy też zawsze pamiętać o tym, żeby stosować się ściśle do zaleceń lekarza. Sami nie przerywać terapii antybiotykiem po jednym czy dwóch dniach, wtedy kiedy poczujemy się lepiej. Nie możemy także samodzielnie zmniejszać dawek antybiotyków. No i pamiętajmy o tym, żeby nigdy nie udostępniać antybiotyków innym osobom, po to, żeby nie brały naszych leków na inne banalne schorzenie. Pamiętajmy także, aby samodzielnie nie stosować antybiotyków, takich, które na przykład pozostały nam po poprzedniej kuracji. Wszystkie takie działania mogą spowodować, że nie będziemy w przyszłości mogli leczyć się skutecznie antybiotykami. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że odporność mikroorganizmów na leki przyczynia się rocznie do 75 tysięcy zgonów. Dla Polski ta liczba przypadków określa się na 2200 rocznie. Liczba zgonów z powodu antybiotykooporności na świecie do 2050 roku może wzrosnąć nawet do 10 milionów rocznie. W latach 2000-2015 globalne stosowanie antybiotyków wzrosło aż o 65%. Pamiętajmy, że decyzja o włączeniu do terapii antybiotyków powinna być zawsze podejmowana przez lekarza. Czasami lekarz może nam zlecić posiew materiału, np. krwi, moczu, po to, żeby określić, jaka bakteria odpowiada za zakażenie, jaka jest jej wrażliwość na antybiotyk i w ten sposób dobierze najlepszy antybiotyk, który szybko i skutecznie pokona naszą infekcję. Ważne informacje na temat antybiotykooporności na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 41 osób otrzymało pozytywny wynik testu na koronawirusa. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 664, natomiast liczba wykonanych testów 246, z czego 42 z wynikiem pozytywnym. W województwie łódzkim jest 1790 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. 20 osób zmarło, 10 posiadało choroby współistniejące z COVID-19.
mieście, natomiast 10 wyłącznie z powodu COVID-19. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi 18 170, natomiast liczba wykonanych testów 8 382, z czego 2044 osoby otrzymały wynik pozytywny. W całej Polsce natomiast mamy 29 229 potwierdzonych przypadków zakażenia, w tym 3106 ponownych zakażeń. Liczba przypadków śmiertelnych 316. Z powodu COVID-19 zmarło 87 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 229 osób. Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Są to 5, 15 i 20 dzień danego miesiąca. Zmiany mają związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem. Termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne zmienia się dla większości płatników, natomiast dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, czyli między innymi dla urzędów gmin i miast, termin pozostanie bez zmian, to jest do 5 dnia następnego miesiąca. Dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. Dla płatników składek posiadających osobowość prawną, między innymi spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji i tym podobnych, będzie to termin do 15 dnia następnego miesiąca. Do 20 dnia następnego miesiąca powinni się rozliczać pozostali płatnicy składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej. Do końca ubiegłego roku osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, opłacające składkę wyłącznie za siebie, miały prawny obowiązek opłacania składek nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca. Natomiast od tego roku termin ten uległ wydłużeniu do 20 dnia następnego miesiąca. Nowe terminy dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych rozliczanych w dokumentach składanych za styczeń 2022 roku i za następne miesiące. Od nowego roku przedsiębiorcy powinni pamiętać także o obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Z powodu zmian w ustalaniu składki zdrowotnej osoby prowadzące działalność gospodarczą opłacające składki na własne ubezpieczenia lub osoby z nimi współpracujące będą musiały za okres od stycznia 2022 roku co miesiąc przekazywać dokumenty rozliczeniowe do ZUS. Aby ułatwić płatnikom składek wypełnianie dokumentów, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował krótkie instrukcje z prawidłowo wypełnionymi formularzami ZUS-DRA i ZUS-RCA, które są dostępne na stronie internetowej zakładu. Osoby, które potrzebują pomocy w ustaleniu podstawy wymiaru składek, obliczaniu składki lub sporządzaniu dokumentów rozliczeniowych, mogą m.in. skorzystać ze specjalnej infolinii ZUS pod numerem telefonu 22 290 55 00 lub z e-wizyty w ZUS. Więcej informacji znajduje się też na stronie internetowej zus.pl. W piątek GKS Bełchatów rozegra ostatni sparing przed startem ligowej wiosny, w którym drużyna Kamila Sochy zmierzy się w Opolu z pierwszoligową Odrą. O przygotowaniach do rundy opowiedział nam Michał Antczak, rzecznik klubu. No, trudno w to uwierzyć, ale już tylko niecałe dwa tygodnie do pierwszego meczu w rundzie wiosennej, kiedy zagramy na starym stadionie Śląska Wrocław przy ulicy Oporowskiej. Wtedy tak naprawdę to będzie pierwsza taka próba i wiedza, co udało się wypracować przez blisko dwa miesiące podczas zimowych przygotowań. Za nami przedostatni sparing, już tym razem myślę wlewający więcej optymizmu. W końcu zagraliśmy w takim składzie w miarę pełnym, bo mamy trochę kontuzji. Dobrze to wyglądało, wygraliśmy z rywalem, z którym będziemy walczyć najprawdopodobniej bezpośrednio o utrzymanie, więc to na pewno cieszy.
cieszy skuteczność, 4 bramki strzelone ciągle są stracone, więc jest nad czym pracować. No ale to wynika z tego, że mamy pewne problemy ciągle z personaliami w defensywie. Przed nami z kolei ostatni sparing. Już w piątek zagramy z Odrą Opole. To 10. zespół Fortuna pierwszej ligi, więc naprawdę bardzo wymagający rywal. Ogólnie w tej, podczas tych przygotowań mieliśmy bardzo dobre sparingi, mniej lub bardziej udane, ale z każdego z nich została wyciągnięta nauka. Wierzymy, że to przyniesie skutki. No i wierzymy też, że zespół jeszcze zostanie wzmocniony zawodnikami, których no chcemy, których testujemy. Pytanie, kiedy to się wydarzy i czy już na ten pierwszy mecz trener będzie miał do dyspozycji wszystkich, których by chciał. Natomiast wrócę jeszcze na chwilkę, no mamy urazy, które no nie pozwolą dwóm zawodnikom na to, żeby rozpocząć już rundę z kolegami. To są ważne ogniwa, ale zmiennicy myślę, że sobie poradzą. Na ten moment są jeszcze takie sytuacje, kiedy zawodnicy niektórzy grają nie na swoich pozycjach w sparingach. Po prostu czekamy, żeby uzupełnić ten skład, żeby na każdej z tych pozycji byli zawodnicy, tam, gdzie, którzy powinni być i żeby była konkurencja. To propozycja dla najmłodszych bełchatowian. W piątek, 18 lutego w hali Energia odbędą się Igrzyska Zimowej Akademii Sportu. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Chętni, którzy jutro odwiedzą halę Energię, będą mogli spróbować swoich sił w biatlonie, karlingu, snowboardzie czy hokeju. Miejskie Centrum Sportu w Bełchatowie zaprasza wszystkich najmłodszych, jak i trochę starszych bełchatowian do udziału w Igrzyskach Zimowej Akademii Sportu, które odbędą się w najbliższy piątek, 18 lutego w godzinach od 9 do 16 w hali Energia przy ulicy Dąbrowskiego 11 w Bełchatowie. Oferujemy tam dla dzieci zimowe dyscypliny olimpijskie, czyli to, co można teraz oglądać w telewizji w trakcie olimpiady w Pekinie, to będzie również obecne w hali Energia. Będzie można skorzystać ze ski simulatora, czyli symulatora jazdy na nartach, będzie saneczkarstwo, hokej, mini hokej, także będą atrakcje dla wszystkich bełchatowian. Serdecznie zapraszamy. Dla chętnych przewidziano dwie kilkugodzinne sesje, od godziny 9 do 12 i od 13 do 16. Nie są uprawiane w Bełchatowie takie dyscypliny sportu na co dzień, bynajmniej nie jest to tak powszechne jak piłka nożna czy siatkówka, ale z pewnością na miejscu będą osoby, które poinstruują, pomogą, wytłumaczą wszystkie konkurencje, będą nadzorować nad tym, co będzie tam oferowane. Przede wszystkim ciekawostką jest ten ski simulator, który, jak wiemy dobrze, zima u nas niestety nie dopisała w tym roku, tak jakby niektórzy sobie tego życzyli i tutaj będzie fajna okazja, żeby w hali Energia po prostu nawet sobie zjechać na nartach, także myślę, że jest to ciekawe. No nie trzeba się nigdzie zapisywać, po prostu każdy, kto jest zainteresowany udziałem w tym wydarzeniu, przychodzi w piątek, 18 lutego, od godziny 9 do hali Energia. Mamy dwa bloki 3-godzinowe, więc zapraszamy tych, którzy wolą ranne godziny od 9 do 12, później mamy godzinną przerwę techniczną i następnie od 13 do 16 można przyjść drugi raz, a może po prostu ktoś woli późniejsze godziny, także można sobie fajnie dzień zaplanować. Dla wszystkich startujących przewidziano upominki. Zimowa Akademia Sportu prowadzona jest pod patronatem Ministerstwa Sportu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.